witajcie. Znajdujemy się na Słowacji. Idziemy teraz na Sterebské Pleso. Jakieś dookoła nam to zajmie z godzinę, może półtorej. Zmierzamy w tamtą stronę. Tu jakieś pamiątki, skóry, ale to chyba sztuczne widać. Koszyczki, parking. Ale widoki super. Zmierzamy na Sterebské Pleso. Droga nam zajmie jakieś, nie wiem, nie mam pojęcia. Nie było napisane nigdzie po drodze. Zobaczymy, jak dojdziemy sami. Jak obejdziemy to jezioro całe. Idziemy w tamtą stronę. Podobno się idzie cały czas asfaltem. Ale będę się włączał po drodze. Niezbyt wielkie to jeziorko. Prowadzi taka chyba ścieżka utwardzona dookoła. Co jakiś czas są ławki z takimi zdobieniami. Zobaczcie, ile żab tu jest. Jedna na drugiej. No i po całości tu są takie alejki. Jezu, ile tu żab jest. Są chyba gody jakieś żab. A my jedziemy tutaj dalej dookoła. Tam dojdziemy dalej do skoczni. Ciekawe, czy czynna jest, czy już taki zabytek. Zaraz zobaczymy, jak dojdziemy. O, tu jakieś zabudowania stare. Ale wszystko odnowione, ładne. Tu jest chyba kto tu mieszkał. Podobny do Flippy Flappa, nie? Nagramy jeziorko z każdej możliwej strony. W sumie powiem wam, że to jeziorko to się można obejść tak w pół godzinki spokojnie. Bez pośpiechu. Pogoda ładna, ale jest chłodno czuć tutaj, jednak wysokość robi swoje. Na tej wysokości jednak odczuwa się trochę chłód. Jest delikatny wiaterek.
A my jesteśmy już w połowie i idziemy tam. Proszę bardzo, jeszcze śnieg leży. Szkoda, że nie mamy sanek, bo byśmy zrobili tutaj zjazd z górki na pazurki. Mamy restaurację i zaraz wam pokażę, jakie grzybki do sprzedania na dole. To tyle na dzisiaj. Przeszliśmy całe jeziorko, zajęło nam to mniej więcej półtorej godziny, trochę dłużej niż zakładaliśmy, ale to z nagrywaniem wiadomo, że schodzi więcej. No i to tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się, cześć!